Witam Cię serdecznie na naszym podcaście o Kościele Online. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć Wojtka Kochlak, który jest liderem, ale również twórcą materiałów, tłumaczeń i, i administrowaniem całego portalu Kościoła Online w Polsce. Możliwe, że, że nigdy nie zetknąłeś się z Kościołem Online, a myślę, że to jest niesamowite narzędzie, które jest błogosławieństwem dla... Dosłownie setek tysięcy ludzi na całym świecie, i chciałby, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o kościele on, online, po to, żeby, żeby więcej ludzi z Polski, więcej ludzi w Polsce mogło zacząć korzystać z tego narzędzia. A więc, Wojtku, powiedz mi, jak długo, jak długo już zajmujesz się kościołem online i chcielibyśmy troszkę dzisiaj dowiedzieć się o Twoich doświadczeniach w tym okresie czasu, który masz z kościołem online? No, odwołując się do początków, to myślę, że to jest 12-13 lat, kiedy zaczynałem swoją przygodę z onlineem jako zaangażowany wolontariusz, i to były początki, to były właśnie robienie napisów do materiałów, mm. które były tłumaczone. I z racji tego, że widziałem w tym ogromną wartość pokazywania współczesnego kościoła w czasach, kiedy to w ogóle nie było jeszcze tak popularne i myślę, że, że bardzo wiele się zmieniło, ale na tamten czas. Tworzenie tych materiałów to nie tylko była wartość, że to były takie materiały chrześcijańskie, których bardzo brakowało w Polsce, jeśli chodzi o nauczanie chrześcijańskie. I jakby wracając do pytania, to gdzieś właśnie 13 lat temu, a Kościół Online w ogóle swoje początki, to będziemy się zbliżali do 15. rocznicy, co jest nawet kiedy o tym ostatnio zaczęliśmy znowu rozmawiać. Było to dla mnie nawet już z zaskoczeniem, że to już tyle czasu. Także, także no, czas pędzi bardzo szybko. A wiesz, jaki był początek Kościoła Online? Tak, no, to wiesz. nie <laughs> przypadek, że jesteśmy tutaj razem, bo początki Kościoła Online to właśnie często chowa, więc dzięki waszej inicjatywie, ale myślę, że to mógłbyś więcej opowiedzieć o tym. Okej, okay, okej. Okay. W zasadzie to to, że jesteś tutaj i zaproszony przeze mnie, wynika z tego, że postanowiliśmy na nowo zaangażować się w promowanie tego narzędzia. Ja, ja powiedziałem narzędzia, bo, bo to jest absolutnie Boże narzędzie. Dlatego, że chyba, nie wiem, pół roku temu pojawiła się informacja na, na portalu Kościoła Online, że, że materiały już nie będą dalej tłumaczone i ta działalność, ta, ta służba Kościoła Online zostanie zawieszona. Wtedy rozmawialiśmy, ja, ja pytałem się, w jaki sposób możemy pomóc. I wtedy powiedziałeś, że, że na po prostu brakuje środków i, i, i w tym momencie jakby nie ma woli do tego, żeby to dalej kontynuować, ale pomyślałem, że byłoby to wielką stratą, wielką stratą dla, dla ludzi w Polsce. I to bez względu, czy oni są wierzący, czy niewierzący, dlatego że treści, które przekazuje Kościół online. Myślę, że one dotyczą praktycznie każdego człowieka, bez względu czy on wierzy w Boga, czy nie wierzy, bo one są bardzo, bardzo, bardzo praktyczne i one są bardzo osadzone mocno w tej naszej aktualnej rzeczywistości, w jakiej tak, tak. wszyscy żyjemy. A więc pomyślałem, spróbujemy może jakoś się zaangażować, pomóc i, i, i wtedy właśnie pojawił się taki pomysł, żeby jakby patronat i, i, i nadzór nad... Nad tym projektem wrócił do Częstochowy, do Kościoła Shoreline. A więc ja się ucieszyłem, bo, bo myślę, że będziemy mogli pomóc. No, początek był taki, ja powiem w jaki sposób to w ogóle się powstało, w jaki sposób ten projekt Kościoła Online został stworzony. Któregoś dnia oglądałem GLS, Global Leadership Summit, i, i tam był zaproszony jako mówca Craig Groszel. Ja od lat oglądałem już GLS, a więc. Kiedy po raz pierwszy go usłyszałem, pomyślałem, wow, ten facet jest niesamowity. A on opowiadał o tym, w jaki sposób kościół Life Church powstał. Prawdopodobnie jeżeli kiedykolwiek zetknąłeś się z taką aplikacją biblijną, którą, z której korzysta miliony ludzi na całym świecie, YouVersion, to właśnie Life Church stworzył tą aplikację i to oni wypuścili dla, dla świata praktycznie za darmo, żeby ludzie mogli korzystać z niej, żeby mogli poznawać Biblię. A więc to Life Church stworzył aplikację YouVersion, mhm. ale również LightShare zaczął tworzyć kościół online, z którego zaczęły korzystać dosłownie setki tysięcy ludzi w Stanach Zjednoczonych i, i w innych miejscach na świecie. Mhm. Więc, I i Groszel opowiadał o tym, opowiadał o GLS-ie, opowiadał o tym, jak powstała właśnie ta koncepcja kościoła online. Pomyślałem, to byłoby super, gdyby Polacy mogli, mogli korzystać z kościoła online, to byłoby super, gdybyśmy mogli zacząć tłumaczyć te materiały. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, jak powiedziałeś, 15 lat temu YouTube nie był takim narzędziem popularnym, nie było zbyt wiele takich materiałów. Ludzie nie mieli możliwości korzystać z takich um, nauczeń, jak wtedy właśnie um, tworzył je Kościół online. I pomyślałem, że, że też my żyjemy w katolickim kraju i, i koncepcja takich nabożeń ewangelicznych, osadzonych mocno na Bożym Słowie, które są bardzo praktyczne, które odnoszą się do naszej rzeczywistości, które poruszają y, różne kwestie, z którymi ludzie się zmagają na co dzień. Pomyślałem, to byłoby super, żeby takie materiały mogły też pojawić się w internecie, ale nie po angielsku. Mm -hmm. Moje pokolenie no, słabo zna angielski. Twoje pokolenie zna już dobrze, ale w tamtych czasach to było mało takich narzędzi. Ale tutaj muszę powiedzieć, bo to jest też istotne, że troszkę ewoluował kościół online. Na początek miał trochę inne założenia, miał trochę inne cele, a potem życie pokazało, że musimy trochę zmienić tą koncepcję mm. kościoła online, że wy to praktycznie zmieniliście. I, i tutaj ja powiem, jakie były nasze założenia. Jasne. Jakie były nasze założenia na samym początku. Przede wszystkim kościół online miał być kościołem dla ludzi niekościelnych. Nie dla ludzi wierzących. Dlaczego? Dlatego, że ludzie wierzący powinni mieć swój kościół, powinni być częścią jakiejś rodziny, jakiegoś domu duchowego, tak? I, i tam uczestniczyć w nabożeństwach. Natomiast w naszym kraju jest mnóstwo ludzi, którzy mieszkają w miejscu, gdzie nie ma kościołów, tak. ewangelicznych przynajmniej, albo są w miejscach takich, których no, nie mają kontaktu z ludźmi wierzącymi i, i tam Ewangelia nie dociera. Mhm. Więc chcielibyśmy, chcieliśmy wtedy. Mhm. Przez to narzędzie dotrzeć z Ewangelią do różnych miejsc, gdzie ludzie nie mieli możliwości zetknąć się z taką formą ewangelizacji, czy taką formą nabożeństw, którą właśnie prezentuje Live Church. I wtedy tutaj mam akurat taką wersję już drugą, tak. ale pierwsza była wersja taka, troszkę, troszkę były to mniejsze, stworzyliśmy takie wizytówki o kościele online, o kościele, który. Ym, może, z czego możesz korzystać, nie wychodząc z domu. Tak to tak, taka było hasło. Tak, tak. Kościół dla ludzi, którzy nie chcą wyjść tak, z domu. A więc chodziło o taki pierwszy kontakt z Ewangelią. Wy stworzyliście świetną wizytówkę. Bardzo mi się po, podoba ta wizytówka. Praktyczne chrześcijaństwo. Kościół online TV. Kościół inny niż wszystkie. I tak naprawdę to jest inny niż, niż wszystkie. Tu już się znowu ten, ten czas pokazał, że yy... Coraz więcej pojawiło się transmisji e, streamingów i kościół e, ogólnie mówiąc tak globalnie, ale i kościół w Polsce zaczął się w, pokazywać w internecie dużo bardziej na przestrzeni ostatnich lat i to też szczególnie zmieniło po pandemii. Tak, szczególnie tak. O tym tak. jeszcze później. Było takie hasło również, które wymyśliliśmy wejdź do kościoła nie wychodząc z domu. Tak, tak, tak e, to, też, to też było bardzo adekwatne na tamten czas. Zanim jeszcze była pandemia, to w ogóle były ciekawe czasy, że to początki kościoła online, to przypominam sobie takie historie, że tradycyjni chrześcijanie, co niektórzy mieli taki zgrzyt w związku z tym hasłem, że jak może być kościół online? Że mm. Co my teraz będziemy tworzyli tutaj? Czy niepotrzebne są e, normalne kościoły. To, to teraz siedźmy w domu tak, i oglądajmy tak. transmisję sobie online, a co z kościołem, który się spotyka? I, i Kościół online nigdy nie był narzędziem, które miał zastąpić. Znaczy, nigdy nie miał zastąpić kościoła, miał być tylko narzędziem, pomostem do tego, amen. żeby pokazać chrześcijaństwo współczesne, we współczesny sposób dla ludzi, którzy są daleko od kościoła i którzy Dokładnie. są zamknięci Super. gdzieś przed swoimi komputerami, Super. monitorami czy smartfonami, więc mhm. to było świetne narzędzie w ten sposób, żeby pokazać, że jest coś innego niż kościół, który mogą kojarzyć. I to były czasy, kiedy, kiedy te polskie kościoły w ogóle nie funkcjonowały w internecie, jeśli chodzi o streamingi, o pokazywanie mm -hmm, tego dokładnie. w taki sposób, jak te kościoły mogą wyglądać. Więc myślę, że online był takim y, ogromnie pionierskim narzędziem na tamten czas. Y, y, no, to, to Ale sa, sam sa, live był y, takim, myślę, jednym z takich pionierskich kościołów, który w ogóle zaczął, pojawił się w sieci. Tak można powiedzieć, a historia była taka, nie wiem, czy ty to znasz. Craig Groszel głosił w swoim kościele, oni mieli też chyba jakieś kampusy, mm -hmm. parę tych kampusów, mm -hmm. a więc on jeździł, objeździł, objeżdżał te kampusy tak. w Oklahomie, tak? Mm -hmm. a więc I w tym dniu, kiedy miał mieć nabożeństwo, miało musi urodzić dziecko. Tak jest. I teraz, no jak to pogodzić? To było zagrożenie, być... że tak, nie będzie mógł dotrzeć. Tak. tak, a więc jak być z żoną i być wtedy na nabożeństwie mhm. i głosić słowo? W ogóle jeden uważam, jeden, jeżeli nie wiem, czy oglądałeś kiedykolwiek i słuchałeś Kraja jeden z najlepszych kaznodziejów jako ja słyszałem na świecie. Mhm. I, I wtedy powiedzieli, słuchaj, to Krek, nagraj po prostu to kazanie i w czasie, kiedy będziesz z żoną, w czasie porodu, to my będziemy to oglądali. I co się okazało? Że praktycznie ludzie niewiele stracili... Mhm. Z samego przekazu, to było tak świetnie zrobione, a więc w jednym kampusie, w tym głównym, w Oklahoma i w kilku innych, ta sama transmisja w tym samym czasie poszła, oczywiście po uwielbieniu, mhm. pokazaniu i wtedy spadli na pomysł, że można by w ten sposób jakby korzystać z tego narzędzia cały czas. Nie wiem, czy wiesz, że dzisiaj jest 48 kampusów. Mhm. Kościoła, Life Church. Mhm. Wszystkie, wszystkie te kościoły mają w różnych miejscach, w, różnych, w różnym położeniu, spotykają się, mają wspólne uwielbienie, mhm. mają wspólną modlitwę, mają wspólny czas ogłoszeń, ofiary, a potem dokładnie równo, czyli to jest mniej więcej chyba 23 czy 25 minut od rozpoczęcia, mhm. z satelity leci transmisja z kazaniem. I wszystkie korzystają z tego samego kazania. W ten sposób około 80 tysięcy korzysta z tego samego tak. przesłania w tym samym czasie. To jest absolutnie niesamowite. To jest I to, właśnie... Ale to się działo w czasie, kiedy jeszcze nie było pandemii, tak, kiedy jeszcze jest, tak. Kościół nie odkrył tego narzędzia, jakim jest Internet i YouTube, bo tak, YouTube tak, też tak, dopiero tak. niedawno z tego tak, tak. na tym działa. Mhm. No, y jak, jak pokazuje historia, najlepsze zespoły rokowe powstawały w garażach i historia Live Churchu też jest taką historią garażową i od takich podstaw mhm. zupełnie mhm. przez sytuację, którą trochę wymusiło życie, a myślę, że była niesamowitym Bożym zrządzeniem losu, żeby w ten sposób pokazać, że można robić um, kościół również docierając przez internet do ludzi. No to jest niesamowita historia. Niesamowita. A opowiedz trochę, jak, jak to się stało, że wy pojawiliście na YouTubie, mhm. bo początkowo założenie było jako portal, mhm. portal mhm. kościół tak, tak. online.tv mhm. i, i to działało na początku zupełnie inaczej niż teraz, tak, bo, tak. bo to opowiedz trochę, jak to wyglądało to były był czasy. czaty, mhm. był, był, był pierwszy krok dalej, czy następny krok. Tak. Opowiedz trochę o tym, jak to funkcjonowało. Mhm. No, początki po tym, kiedy skontaktowaliście się z LiveChurchem, to oni wsparli kościół platformą do streamingu, która też była czymś, myślę, wyjątkowym, bo, bo w Polsce nie było takich darmowych narzędzi, nie. z których można było korzystać, więc oni nas wsparli platformą do streamowania tych kazań i ta platforma dawała też możliwości, że w trakcie właśnie tej transmisji to zawsze była niedziela o 20, niedziela o 22. I wtorek o 20.30 były trzy takie streamingi, kiedy można było Live, dołączyć na, na, żywo, tak. Tak? na żywo. W sensie to była um, przygotowana wcześniej wcześniej materiały, no bo to nie były materiały, które na żywo leciały w Stanach. To były mm. przez nas przetłumaczone, mm. materiały złożone i, i robiliśmy premierę nowego kazania. Zawsze w tak. niedzielę o godzinie 20, powtórka była o 22 i we wtorki. I w tym czasie był licznik, zanim się rozpoczęło, mm -hmm, był czat, mm -hmm. była możliwość, że kiedy dołączały osoby, mogły ze sobą porozmawiać. Kiedy był ktoś pierwszy, raz, rozmawiały. Tak, tak, tak. Można było porozmawiać po prostu, poznać się, mm -hmm. można było porozmawiać o kazaniu, można było e, gdzieś e, nawiązać do tego, o czym jest mówione. Była też możliwość porozmawiania prywatnie, mieliśmy grupę wolontariuszy, to też było coś, z czym zaczynałem właśnie, że... Siedziałem na tych transmisjach i, i zawsze byłem dostępny, żeby mm. czy to porozmawiać tak na czacie, czy porozmawiać prywatnie, pomodlić się. Była też um, możliwość kliknięcia, jeśli ktoś potrzebował modlitwy, można było prywatnie Super. porozmawiać. A, a łapka w górę, jak ktoś tak. Jezusowi. Tak, tak dokładnie. No, to było też pionierskie, interaktywne tak. na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy, kiedy była responsywność, kiedy było mówione o tym, że jeśli chcesz oddać swoje życie Jezusowi, zaprosić Jezusa do swojego mm. serca, a możesz podnieść rękę, i tam zawsze było tak, jeśli jesteś na czacie, kliknij. I, I to też Aha. było coś, co pokazywało nam, że, że to działa. Tak? Był to hmm, czas, kiedy, kiedy to narzędzie jako strona internetowa działało, a z czasem dobrze wiemy, że YouTube bardzo mocno wszedł na ten rynek wideo i zaczął tutaj z, z, zbierać ten ruch bardzo mocno, więc jakby sytuacja z, z YouTube'em to jest tak naprawdę ostatnie kilka lat, kiedy hmm. tych serii kazań nazbierało nam się już, już tak szkole. dużo, że, że, że też trzeba było wymyśleć. Co coś jak to hostować, jak mm -hmm. przetrzymywać, bo to były terabajty danych, to były, um, na ten moment mamy już przekroczone 200 serii kazań, każda wow. seria to jest minimum... Zdarzają się serie jednorazowe, czy znaczy jednokazaniowe, mm. natomiast standardowo to są 3-4 kazania, czasem są serie dłuższe, czasem są dwukazaniowe serie, czasem są goście, to nie tylko e, pastor Kreg Groszel głosi, ale e, też inni pastorzy z Live Churchu, czasem są goście zaproszeni, więc on też tematycznie bardzo ma szerokie spektrum różnych tematów, które porusza, więc zaprasza też ludzi, którzy są ekspertami i, i, i świetnie w różnych tematach się poruszają, więc wracając do tego YouTube'a, no, był taki moment, kiedy trzeba było już to zacząć hostować gdzieś indziej, więc tak. YouTube był takim darmowym narzędziem, więc na początku przenieśliśmy całą bazę tych materiałów, zrobiliśmy nową stronę internetową, a przenieśliśmy te wszystkie rzeczy na YouTubea, ale to też nie był kanał, który promowaliśmy, bo chcieliśmy, żeby jednak było to narzędzie do streamingu, żeby była ta możliwość interakcji na czacie, mhm. więc, więc ten YouTube był tak trochę z boku. Nawet nie każdy kojarzył, że jest kanał na YouTubie. A od pewnego czasu zaczęliśmy tam informować o tym, że to nie tylko możesz korzy korzystać ze strony internetowej i archiwum, ale te wszystkie dotychczas emitowane rzeczy są też na YouTubie, mhm. więc ten YouTube coraz bardziej gdzieś tam zaczyna być w świadomości osób, że mogą kliknąć subskrypcję, mogą być poinformowani o nowej transmisji. Więc, więc to też tak historia i różne okoliczności wymusiły, że... że a z czasem zaczęliśmy gdzieś tam rezygnować z tych transmisji live poprzez stronę internetową, bo to też zaczęło powiedzmy frekwencja zaczęła spadać, bo, no, bo ludzie się przenieśli na YouTube. Dokładnie tak. A to też historia myślę, że czas pandemii pokazał, że są sytuacje, które wymusiły, że kościół musiał wyjść do ludzi i zacząć się pokazywać tak właśnie w formie wideo. Więc tych transmisji zaczęło być coraz więcej i, i myślę, że to też y, mnie to cieszy, że, że y, nawet był, był, był taki czas, kiedy, kiedy gdzieś na stronie internetowej informowaliśmy o tym, że można wspierać nasze działanie, to, to też było z notacją, że super, że są inne narzędzia, które y, poniekąd y, kościół online mogły gdzieś zepchnąć powiedzmy z tymi treściami. Natomiast y, Świetne jest to, że coraz więcej kościołów w Polsce pokazuje swoje transmisje. Mm -hmm. Również macie od lat przecież tak. te swoje transmisje i, i to jest niesamowite, że kościół może być taki, jaki jest, a nie tylko, że o, tam w Stanach tak to wygląda. Myślę, że no, tutaj mm -hmm. dużo się Dokładnie. zmieniło. Jestem, jestem ciekaw, pozwolić, że ci przerwę mm -hmm. i, i podciągnę wątek pandemii. Jestem ciekaw, jakie było zainteresowanie kościołem online, gdy rozpoczęła się pandemia. Bo Pandemia wymusiła na nas przejście z takiego stacjonarnego głoszenia, w sensie w pomieszczeniu dla ludzi, którzy są w pomieszczeniu, do głoszenia do ludzi, których nie widzimy. Ja pamiętam, jak zaczęła się pandemia i, i, i musieliśmy zacząć nadawać transmisję. Najgorsze dla mnie było to, bo ja już wcześniej głosiłem, w sensie robiliśmy streamingi, ale wtedy, kiedy robiliśmy streamingi. To przed sobą widziałem ludzi. Mhm. I ja mówiłem Sposywność. do ludzi. A więc ten streaming w ogóle, ta kamera w ogóle mi nie przeszkadzała, bo ja głosiłem do ludzi. Nagle okazuje się, że na sali nie mam nikogo. Mhm. Mam tylko dwóch operatorów, mhm. <gry> czy trzech, tak? Mhm. Kogoś przy mikserze i dwóch przy kamerach. I, I nagle musimy głosić do pustych pomieszczeń. I to było strasznie stresujące. Mhm. To było strasznie trudne, ale, ale można powiedzieć, wszyscy się dostosowali do warunków, do sytuacji, jaka była na świecie. Mhm. A więc ciekaw jestem. Jak wtedy funkcjonowało Kościół Online i czy wzrosła liczba subskrybentów na YouTubie, czy, czy więcej ludzi wchodziło? Jak, jak sprawdzaliście statystyki, jak to wyglądało wtedy? Początki to może jednak był jakiś odbiór um, większy, natomiast z czasem, kiedy zaczęło się pojawiać więcej polskich transmisji i ludzie też docierali. Przede wszystkim myślę, że ogromną wartością jest to, że jeśli coś jest polskie, to jest po polsku, tak. to jest ten. Więc um, myślę sobie, że. W przyszłości byłoby niesamowicie, żeby te materiały, które tworzymy, mogły być również z lektorem, mogły być również w we polskiej wersji językowej do słuchania. O tym później tak. o przyszłości, tak? Ale natomiast, to za chwilę. Natomiast myślę, że przez to, że to były działania, które były ciągle oparte na tłumaczeniach z napisami, to spowodowało, że Kościół z, z raczej um, miał mniejszy odbiór i, i to był też ten moment y, takiego. Myślę kryzysu, który w jakiś sposób zaczął ograniczać też nasze działania, że te transmisje i tłumaczone materiały przestały być już też tak regularne mm -hmm. I, i, i też doprowadziły do tego momentu, gdzie doszliśmy do miejsca, że to już w zeszłym roku w zasadzie były takie decyzje, czy ten projekt kontynuować, czy nie, bo jest dużo różnych transmisji, streamingów, kościoły działają, to jest super. To też jakby były okoliczności typu zespół ludzi. Niektórzy z nas pracowali przez lata przy tym, później zaczęliśmy zakładać rodziny, dzieci, różne mm, obowiązki. Mm. To były dylematy w stylu, czy, czy jesteśmy w stanie angażować się czasowo dalej. Praca z wolontariuszami też nie jest prosta. To, to są sytuacje, w których ktoś się deklaruje, ym, później ma różne inne okoliczności, może nie, 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 nie być w stanie się wywiązać. Więc ym, znowu wracając do tej pandemii, myślę, że to był taki czas, kiedy, kiedy ym, ten odbiór był mniejszy, a zmieniło się to też, yy, jeżeli chodzi o... Tak jak początki to było jako narzędzie ewangelizacyjne dla osób, które nie znają Boga, Takie nie założenie. znają Kościoła, mm -hmm. tak z czasem przez lata ten projekt ewoluował do tego, że on bardzo e, przeniósł się ten, ten, ten ciężar na... Y, Pastorów, liderów, którzy korzystali z tych materiałów jako inspirację do swoich tak, rzeczy I to jest naprawdę niesamowite. Tak. I tutaj feedback dostawaliśmy częściej od osób, które pytały, kiedy będzie coś nowego, bo korzystały z tego właśnie w swoich kościołach jako, jako inspirację do swoich kazań. Albo uzupełnienie nauczania. Czasem na Trochę grupach winy. domowych to są y, bardzo ciekawe rzeczy, że y, są serie kazań, które są bardzo tematyczne y, na temat finansów, na temat y, funkcjonowania, y, jak się pozbyć długu, na przykład. Y, sporo osób y, pisało historię, że dzięki temu y, były w stanie w jakiś sposób ułożyć sobie funkcjonowanie, bo. Y, to, to myślę, że ten konsumpcjonizm amerykański mm. też przenosił się. Kiedy społeczeństwo się bogaci, ludzie myślą, że kredytem można załatwić wszystko, ale są sytuacje, w których ludzie później stawiają, stają przed sytuacją, że nie stać ich na, na podstawy. Natomiast są serie kazań, na przykład związane z finansami, bardzo które pomagają tak, w bardzo tak. praktyczny sposób ogarnąć sobie finanse, zacząć funkcjonować w wolności finansowej. Są serie takie, jeśli chodzi o nawyki, serie związane z stanem psychicznym, są serie stylu bagaż, bo nie potrafię sobie poradzić z depresją, z jakimiś negatywnymi myślami. Wiele tych rzeczy, tu trochę odpływam od tego tematu pandemii, ale, ale tak, tak, te, warstw, te, 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 te od pandemii. treści, te treści bardzo, chociaż depresja i pandemia to jest coś, co się raczej wiąże, ale... Te treści. Ademia się skończyła, ale depresje się... ludzie ciągle mają. Tak, to prawda. I chcemy im pomóc, tak? Chcemy, i przez to też kościół online dla pastorów i liderów stał się wartością, że oni mogli korzystać z tych materiałów. Ja znam historię w stylu, że na grupach domowych ludzie przerabiali sobie serię. Pod tłem bagaż, gdzie tam są mm. wiele rzeczy, które mogą być dla nas bagażem w życiu tak. i mogą sprawiać, że nie jesteśmy w stanie pójść dalej. Są serie związane z wychowywaniem dzieci, z w ogóle z związkiem, małżeństwem. To są genialne rzeczy, które myślę, mam takie wrażenie. Też nie, nie, nie chcę mówić za, że mam obraz Kościoła w Polsce i wiem, co jest głoszone. Natomiast wiem, że te treści są bardzo adekwatne, współczesne i są świetne dla ludzi, którzy. Chcą być w związku? Są w związku, budują małżeństwo, są na początku albo w trakcie i, i, i zmagają się z różnymi rzeczami i one pomagają. Także mm -hmm. no, myślę, że od momentu, gdzie narzędzie ewangelizacyjne i pokazujące Kościół, do momentu, w którym myślę, jesteśmy też mocno aktualnie, że są to treści, które są też dla chrześcijan, bo dla mnie zawsze ważne było w kontekście online'u, że... Te kazania zawsze są kierowane do przynajmniej trzech grup ludzi. Dla ludzi niewierzących, którzy być może trafią tu mm -hmm. przez przypadek, być może nigdy w życiu nie widzieli, że jest coś innego niż tradycyjny katolicki tak. kościół, który dominuje w Polsce. Druga grupa to są ludzie, którzy być może już kiedyś mieli jakąś relację z Bogiem, ale się pogubili. Mm -hmm. I dla nich mm -hmm. zawsze te treści są, są bardzo poza adekwatne. kościołem. Generalnie. Są poza kościołem, są daleko od Boga, być może e, są zniechęcone, być może e, nie czują, że, że mogą wrócić. To jest e, zawsze narzędzie, które Daje możliwość tego odbudowania relacji z Bogiem. Mm -hmm. tak? I jest, jest to też trzecia grupa ludzi, czyli wierzących, których są więcej. Czy to tak. pastorzy, czy liderzy, czy w ramach grup domowych, gdzie możemy tych materiałów używać. Staramy się też, oprócz tego, że tłumaczymy te materiały, to tłumaczymy też notatki, e, tłumaczymy też pytania do dyskusji, więc znam mm. historię grup domowych, które korzystają z tych materiałów i e, rozmawiają o tym później, e, przerabiają jakieś konkretne tematy i jest to dla nich jakiś punkt wyjścia do dyskusji do jakiegoś rozwijania tematów bardzo konkretnych. Także, no. Super. To jest absolutnie fantastyczna praca, jaką Ty i cały zespół wykonywaliście i wykonujecie nadal. Jeżeli nie znasz Kościoła Online, to koniecznie musisz wejść na YouTube, kościółonline.tv lub na stronę internetową, tak. kościółonline.tv, taka sama nazwa. Mhm. I znajdziesz tam mnóstwo materiałów, niesamowitych materiałów, które są na chyba najlepszym i na najwyższym poziomie światowym, jakie sobie możesz wyobrazić. Szczególnie dla mnie jest to wartością, że to jest bardzo praktyczne, praktyczne nauczanie i krótkie, zwykle nieduże jak 35 minut, bardzo, bardzo praktyczne nauczanie. A więc... Miałem przyjemność rozmawiać z Wojtkiem Kochlem, który już od 12-13 lat jest odpowiedzialny za Kościół Online i teraz mamy restart, a więc chcemy na nowo przyjrzeć się Kościołowi online. Chcemy zobaczyć, w jaki sposób to narzędzie uczynić jeszcze bardziej skutecznym, a jestem przekonany, że to jest świetne narzędzie i dzięki Kościołowi online będziemy mogli do tych trzech grup docierać um, i chcielibyśmy jeszcze więcej o tym porozmawiać i, i myślę, że w kontekście też tych, tego, co tam znajdziesz w Kościele online, kiedy tam przyjdziesz, porozmawiamy w drugim podcaście, na który zapraszam, myślę, że już za tydzień. A więc dziękuję Wojtku za rozmowę dziękuję bardzo. i myślę, że jeszcze jeden podcast zrobimy i wtedy pokażemy w jaki sposób, w praktyczny sposób wykorzystywać Kościół Online dla, dla siebie i dla innych, aby ludzie mogli poznać Jezusa. Dziękuję Ci za, za to, że spędziłeś ten czas z nami i, i posłuchałeś nas, kiedy mówiliśmy o tym niesamowitym narzędziu Kościele Online.